Czy eutanazja może być formą miłosierdzia? Kobieta, lat 57. Eutanazja, gdybyśmy tłumaczyli to greckie słowo, znaczy dobra śmierć. Więc już to samo sformułowanie kazałoby nam myśleć, że przyczyni się do śmierci kogoś, kto cierpi, jest znakiem miłosierdzia. Otóż na tym polega różnica między człowiekiem a zwierzęciem. Paradoksalna różnica. Uważamy, że jeżeli zwierzę się męczy, trzeba je dobić. Dzisiaj oczywiście są inne środki, bardziej, jeśli tak można powiedzieć, humanitarne, polegające na tym, że można uśpić zwierzę, które cierpi i wiadomo, że nie przeżyje tego, co to zwierzę dotknęło. Natomiast w przypadku człowieka nie wolno tego. Nie wolno. To jest paradoks. Wcale nie znaczy to oczywiście, że chcemy, żeby człowiek był, a nieraz tak bywa, wydany na okropne cierpienia spowodowane chorobą czy odniesionymi ranami. Dzisiaj świat medycyny dysponuje szeroką gamą możliwości farmakologicznych czy innych, które pozwalają na to, żeby człowiek tak bardzo nie cierpiał z powodu bólu. Można ten ból łagodzić. Niekiedy trzeba, ale nie wolno zabijać. Nie wolno zabijać. I eutanazja w moim najgłębszym przekonaniu, tak propagowana dzisiaj przez niektóre środowiska, jest jednym wielkim, cynicznym kłamstwem odnoszącym się do tego, czym jest śmierć i odnoszącym się do tego, jak my mamy zachowywać się, będąc w obliczu umierającego człowieka. Właśnie wtedy musimy, zwłaszcza gdy chodzi o jakąś osobę nam bliską, czy szczególnie bliską, okazać solidarność, być razem. Ci, którzy kapłani, mówię tutaj, kapłani, którzy byli kapelanami w różnych ośrodkach zajmujących się właśnie tym terminalnym okresem życia człowieka, mówili mi, że najważniejsze jest, żeby być i trzymać rękę tego odchodzącego człowieka, żeby on czuł, że jesteśmy razem z nimi. On tego czeka, na to czeka. I to jest dla niego jakby największym błogosławieństwem i darem. I to jest dobra śmierć, a nie zabijanie. I to jeszcze czasem zabijanie przedstawiane w formach, że no, zgodź się na swoją śmierć, bo dzięki temu twoje dzieci, twoi wnukowie już nie będą mieli z tobą więcej problemów, a społeczeństwo nie będzie musiało, biedne społeczeństwo, oczywiście mówię tutaj lekko sarkastycznie, w tej bogatej Europie czy Stanach Zjednoczonych, nie będzie musiało na ciebie więcej płacić. To jest cynizm. Ale też proszę popatrzeć, jak wiele osób starszych w Holandii, gdzie eutanazja staje się już prawie normalną praktyką, nie chce iść do szpitala czy do szpitali w tamtych krajach, albo chcą zostać w domu, albo udać się do innych krajów, gdzie eutanazja im nie grozi. Chcą żyć, a zdają sobie sprawę z tego, że kończy się życie, chcą umierać godnie, jak człowiek. Jak człowiek, który wie, że odchodzi i który być może potrzebuje w swojej nieraz skomplikowanej drodze życiowej tego ostatniego momentu pojednania się z Bogiem, tak jak to było w przypadku dobrego Łotra wiszącego po prawicy Chrystusa.
my ludziom musimy dać także tę szansę. To jest także przejaw naszego miłosierdzia wobec tych, którzy poprzedzają nas w drodze do wieczności.